Druga dyrekcja Feliksa Żukowskiego obejmuje 11 sezonów, to szmat czasu i ponad 90 premier. Trzeba też pamiętać, iż w ciągu czterech lat 1966-1970 gmach teatralny przy ulicy Jaracza był w remoncie i w tym czasie premiery odbywały się w Teatrze Rozmaitości przy ulicy Moniuszki, dawna imka, a potem młodzieżowy dom kultury. Zaś przez ostatnie sezony grywano także w Teatrze 7.15 przy ulicy Trauguta. Planowany początkowo remont okazał się wobec stanu zniszczenia wiekowego budynku całkowitą jego przebudową. Wprawdzie scena i widownia zachowały dawny kształt, pamiętający jeszcze czasy teatru przy ulicy cegielnianej, to jednak na piętrze wygospodarowano małą scenkę z kilkudziesięcioosobową widownią, a przede wszystkim unowocześniono zaplecze nowoczesna nastawnia, obrotówka, wyciągi, a także garderoby, charakteryzatornie i tym podobne. Wymagało to ogromnego wkładu pracy dyrekcji administracyjnej i artystycznej. Trudno się nawet dziwić, iż Żukowski doprowadził do otwarcia nowego gmachu i zrezygnował z dalszego prowadzenia teatru. Czy w ciągu tak długiego okresu, pośród tylu premier, można mówić o jednolitej koncepcji repertuarowej? O realizacji przyjętych założeń. Wiadomo z enuncjacji prasowych, iż Żukowski chciał kontynuować tradycje teatralne Leona Schillera. Stąd liczne wznowienia, mniej lub bardziej udane, Schillerowskich inscenizacji. Historycy tego teatru uważają, że miał ambicje prowadzenia teatru politycznego. Świadczyć o tym miały takie pozycje jak przełom Ławrieniewa, trzecia patetyczna Pogodina. Strach i Nędza III Rzeszy Brechta. Ale czy pozycje te nie zostały wystawione ze względu na dyrektorskie role? Wydaje się, iż rzeczywiście szereg utworów znalazło się na scenie teatru Jaracza dla zaprezentowania możliwości aktorskich głównie samego Feliksa Żukowskiego. Pozostałe świadczyć mogłyby o upodobaniach reżyserów z teatrem tym współpracujących: Marii Wiercińskiej, Maryny Broniewskiej. Józefa Wyszomirskiego, wreszcie debiutującego w tym teatrze Jerzego Grzegorzewskiego. Żukowski też coraz częściej próbował swoich sił jako reżyser. Lecz była to reżyseria typowa dla doświadczonych aktorów, którzy w pewnym momencie swojej kariery teatralnej podejmują się także reżyserii. Na pewno natomiast teatr jaracza w ciągu długich lat dyrekcji Feliksa Żukowskiego nie bał się ryzyka wystawiania polskich sztuk współczesnych. W czym zapewne udział miało kierownictwo literackie, początkowo w rękach Stanisława Brucza, a od roku 1964 Krystyny Bobrowskiej. I tak na tej scenie znalazły się utwory Zbigniewa Nienackiego, Władysława Orłowskiego, Tadeusza Kożusznika, Ireny Prusickiej, Karola Obitniaka, Mieczysława Wawrzyniaka, Igora Sikiryckiego, Romana Bratnego, Stefana Bratkowskiego, Michała Kasperowicza. Zdzisława Skowrońskiego, Stefani Grodzieńskiej, Jerzego Jurandota, Krzysztofa Choińskiego. Dla wielu z nich były to teatralne debiuty. Wielu było od dawna związanych z łodzią. Jedne nazwiska pozostały w teatrze, dla innych teatralne reflektory zgasły. Prócz ambicji kontynuowania szillerowskich tradycji teatralnych, prócz realizowania teatru typowo aktorskiego. Obok zasady popierania polskich autorów współczesnych, szczególnie łódzkich, Teatr Jaracza zawsze dbał o swoją najmłodszą widownię, inscenizując baśnie i widowiska dla dzieci, często z udziałem aktorskiej progenitury. Na tej scenie przecież w dziecięcym wieku debiutowali Jerzy Łapiński, wnuk Stanisława, dzisiaj aktor Teatru Narodowego, oraz Ewa Żukowska, córka Feliksa, znana od lat aktorka scen warszawskich.